Siemanko, z tej strony Brutus, a dziś mam dla was taki trochę inny film, nie nożowy, ale za to paskowy. A o co właściwie chodzi? Zobaczcie, tu mamy pasek typu EDC od Bagneta. Ja za niego zapłaciłem w 2017 roku 120 zł i szczerze nie wiem, ile one teraz kosztują. Oraz najtańszy pasek tego typu, czyli z zapięciem Cobra z Allegro za 16,99. Robimy porównanie. Na początek to ja bym to zwymiarował, ze względu na to, że to ważne. Tutaj mamy około 7, a tutaj około 64 mm. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość, tu jest około 5 i tu jest to około 5, więc ten pasek jest troszeczkę, a raczej ta klamra, to zapięcie jest troszeczkę tylko szersze. No i druga rzecz, co być może istotniejsze. Ten pasek za 17 zł. Oczywiście ja tu próbuję zważyć samą klamrę. Ona waży 118 gramów, 119. Natomiast ten od Bagneta, sama klamra około 74 gramów. Przyjrzyjmy się teraz tej części, czyli tej drugiej części. Tutaj jest taki element przesuwany, który zaciska część paska na tym, dzięki czemu on się nie przesuwa. Tutaj ten element jest troszeczkę inaczej zrobiony. Jak widzimy, jest taka blaszka. Przewleka się pasek i dzięki temu on się trzyma. Już pokazuję, o co chodzi. I w Bagnecie jest tak, że jak tu ciągniemy, to możemy sobie pasek docisnąć, ale jak tu ciągniemy, to widzimy, że nie jestem w stanie tego paska wyciągnąć. I teraz chińska, że tak się wyrażę, podróbka. Tutaj również możemy to przeciągać. I w tę stronę nie ma szans, żeby to przeciągnąć. Sprawdźmy jeszcze sam materiał paska. No wiecie, ja go mam od 2017, mamy 2022. Więc być może ten materiał kiedyś był grubszy, ale nie przypominam sobie. Natomiast tu w Chińczyku, jak widzimy, materiał jest dużo grubszy. Ja jego mam 2 tygodnie. I uznałem, że 2 tygodnie powinno wystarczyć na przetestowanie tego paska. I teraz samo zapięcie działa w ten sposób, że naciskamy na te dwa motylki i nam się już otwiera pasek. Jak widzimy, zapięcie jeszcze dosyć, że tak się wyrażę, sztywno trzyma. Natomiast ten po tam 5 latach użytkowania, ja już mam z nim troszeczkę problemy, nie? Ale to zależy, której ręki się używa, bo to jest tego typu pasek, że no, trzeba samemu sobie wyrobić, że tak się wyrażę, taktykę otwierania. To wszystko zależy od ciebie, nie? Czy nosisz tą część na prawej czy na lewej, no to trzeba samemu dopasować. Bo ja mam w takiej konfiguracji, jak teraz widzicie. No, pasek Bagneta jest wykonany z aluminium, pomalowany jakoś tam. I jak widzimy, jak na te 5 lat użytkowania, no nie był tak codziennie użytkowany. Ostatnio go przez pół roku naprawdę cierałem na budowie. I jak widzimy, kurczę, no nieźle się to trzyma i użytkowania jakoś takiego strasznego na tym nie widać. Nawet tu z tyłu, gdzie jest po prostu guzik. Natomiast ten 2 tygodnie, to powiem wam tak, to od razu po pierwszych 2 otwarciach paska się już farba zaczęła ścierać, jak to kiedyś było w tych starych Cold Steelach. Farba schodzi od patrzenia i tutaj też jest bardzo podobnie. Tu od guzika w spodniach to już w ogóle, jak widzimy, z ekstra się wyciera. No i sama konstrukcja pasków również jest inna. Tutaj mamy 2 piny, na których są przymocowane te skrzydełka i to właściwie wszystko. Zapięcie wchodzi. Tutaj mamy tych pinów dużo więcej, jak widać 4 piny aż. Jeden do tej części, właśnie do tej klamerki, 2 do tych skrzydełek i 3 dodatkowy trzyma całość. Więc jest więcej punktów, które mogą ulec uszkodzeniu, że tak się wyrażę. Ale nadal to jest 17 zł. Doszycie tutaj do klamry jest tak zrobione. Jak widzimy, na
takie jakby 3x, że tak się wyrażę. I jest dosyć krótko. Tutaj u Bagneta jest mega duży X i mega duży zakład. No i jest oczywiście jeszcze napis, nie? Bajonet made in Poland. No tego tutaj nie uświadczycie. No i muszę powiedzieć, że z tym się nic nie dzieje, nic tu nie wyłazi po tylu latach użytkowania. Tutaj no dosyć krótko tu mam, to mam, że tak się wyrażę, no coś tu się pojawia, ale myślę, że na raczej, żeby miało się rozlecieć, to wątpię, nie? Raczej to się nie wydarzy. No i teraz to, co fajne, akurat w tym pasku to jest ta gumka, oni ją dodali, no nie, w gratisie, że tak się wyrażę, no każdy pasek powinien mieć tą dodatkową przelotkę. W Bagnecie też był i to było coś tam na rzep, ten rzep mnie ciągle tam za coś zaczepiał, aż w końcu go zgubiłem. I w sumie się ucieszyłem, że go zgubiłem i on właściwie powinien być na tej stronie, czyli tu, bo trzyma ten zapas. Ja, jak widać, to jest pasek 120 i to jest pasek chyba troszkę większy niż 120, to w pasie mam troszeczkę mniej niż 100 i muszę powiedzieć, że ładnie mi się trzyma, więc podsumowując, uważam, że no, zakup dobry. Starczy na pewno na długo, a jak się zepsuje, to można sobie wymienić na nowy i człowiek nie zbankrutuje. Natomiast jak to było, skąd ten pomysł na to Cobra, czemu tutaj Bagnet zaadoptował to, ma tutaj dużo tych fajnych napisów i patentów, wiadomo, spoko, czy on to jakoś ulepszał, nie wiem. No, dużo firm robi paski z tego typu klamrą, no, tak samo jak ze standardową klamrą, prawie wszystkie firmy ubraniowe i nie tylko robią paski. Ja się skusiłem, przetestowałem, warunki, w jakich był używany, nie są standardowymi, bo był używany na budowie, no ale to tylko trzymał portki, więc tak naprawdę nic się z nim nie działo i jak, nie wiem, pasek to pasek. Według mnie dobrze się spisuje, więc spełnia swoją rolę. Nadal bardzo lubię ten pasek, no ale jak się dowiedziałem, że można mieć coś podobnego za tak małe pieniądze, to się trochę wkurzyłem i tym właśnie zakończę ten film, a Wam pozostawiam po prostu opinię i zostawcie ją w komentarzach. Dzięki, trzymajcie się, no i cześć!